Dzień dobry, witajcie serdecznie na kolejnych wspaniałościach z nieba. Z nieukrywaną radością, 50. wspaniałościach z nieba. Już 50 dni codziennie, każdego dnia, każdego poranka spotykamy się wspólnie na tych krótkich rozważaniach Bożego Słowa. Tutaj znowu miejsce na mój apel, jeżeli cię to buduje, jeżeli korzystasz z tego, proszę cię, zostaw jakiś komentarz, zostaw kciuk do góry, zostaw jakieś podziękowanie i prześlij to nagranie lub jakiekolwiek inne dalej. Dzięki temu te wspaniałości trafią do osób, które same z siebie być może by tutaj nie zajrzały, bo nawet nie wiedzą, że takie podcasty są realizowane, a przecież o to chodzi, by Boże Słowo roznosiło się w przestrzeni internetowej, zwłaszcza, że w tej przestrzeni internetowej już jest wszystko, tylko nie Boże Słowo w odpowiedniej ilości. I właśnie, ponieważ jest wszystko w tym internecie, to bardzo dużo jest różnych nagrań dotyczących rzekomego pojawiania się UFO, dotyczących odwiedzin nas przez kosmitów. Słyszałem kiedyś nawet opinię takiego chrześcijanina, że jego wiarę nie zachwiałby fakt, że nagle wylądowaliby u nas jacyś kosmici, jakieś UFO, zaczęli się z nami porozumiewać i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ten chrześcijanin lubi fantastykę, tak jak ja ją lubię. Lubi science fiction, tak jak ja je lubię. Tylko chyba przestał odróżniać fantastykę i science fiction od Słowa Bożego, a tego już robić nie powinniśmy. Więc czy Biblia mówi coś na temat istnienia UFO, czy też wyklucza istnienie UFO? Chciałbym, żebyśmy się też umówili, że za termin UFO, obcy, alien rozumiemy to, co to oznacza, czyli pozaziemską cywilizację inteligentną, a więc istoty, które są zdolne do dokonywania moralnych wyborów, posiadające intelekt, emocje i wolę. I jak to najpierw przedstawia nauka? No, nauka to przedstawia tak, że człowiek wysłał bardzo dużo sond kosmicznych do wszystkich planet w naszym Układzie Słonecznym. Jeśli dobrze pamiętam, to do wszystkich za wyjątkiem Plutona. I po obserwacji wyników z tych planet, wszystkie oprócz Marsa i niektórzy podają Księżyca Jowisza, wykluczono możliwość występowania na nich życia. Na Marsie nie potwierdzono, ale nie wykluczono. W latach 80. Stany Zjednoczone wysłały dwa lądowniki na Marsa i te dwa lądowniki dały nam takie badania, które wykluczają życie na Marsie. Życie w sposób, który przed chwilą powiedziałem, a więc istoty dokonujące czy mogące dokonywać moralnych wyborów, posiadające intelekt, emocje i wolę. Co ciekawe, astronomowie ciągle gdzieś odnajdują nowe planety, dlatego że jest ich niezliczona liczba. I co prawda nie mamy wyników z tych bardzo odległych planet, ale ogromna ilość wyników z pobliskich nam planet sugeruje, że i tam nie może być tak zrozumianego życia. No i tyle nauka. Nauka jest pod tym kątem jasna. Wszelkie spekulacje o odwiedzinach nas przez UFO, wszelkie filmy, książki fabularne na ten temat są tylko i wyłącznie wymysłem reżyserów i ludzi odpowiedzialnych za tworzenie scenariuszy. Okej. Ale to nie powinno być dla nas najważniejsze. Najważniejsze jest, co mówi na ten temat Biblia. Biblia mówi, że Ziemia, rodzaj ludzki są jedyne w Bożym stworzeniu. Naucza o tym Księga Rodzaju, pierwszy rozdział naucza, że Bóg stworzył Ziemię przedtem, kiedy stworzył Słońce, Księżyc i Gwiazdy. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, stwierdzają, że Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Wiemy z Biblii, że po stworzeniu rodzaj ludzki był bez grzechu i wszystko na świecie było bardzo dobre.
Tak mówi o tym Pan Bóg. Kiedy pierwszy człowiek zgrzeszył, to spowodowało upadek rodzaju ludzkiego i przywiodło za sobą wszystkie problemy. Wszystkiego rodzaju. Choroby, śmierć i problemy. Chociaż reszta stworzenia nie grzeszy przed Bogiem, z tym, że reszta stworzenia według Słowa Bożego to nie są istoty moralne, to cierpi i umiera. Mówi o tym List do Rzymian, chociażby 8 rozdział. Chrystus zmarł, aby ponieść karę, na którą my zasługiwaliśmy z powodu naszego ludzkiego grzechu. Kiedy wróci Chrystus, zniweczy wszystkie aspekty przekleństwa, które istnieją z powodu grzechów pierwszego człowieka i zniesie wszystkie aspekty tego przekleństwa. List do Rzymian mówi, że całe stworzenie, czyli te inteligentne i te nieinteligentne, te moralne i te niezdolne do moralności, oczekuje na ten czas. Warto też zauważyć, że Chrystus nie przyszedł na ziemię, aby umrzeć. Biblia mówi, że On przyszedł na ziemię, aby umrzeć za rodzaj ludzki i że On umarł tylko raz za rodzaj ludzki. Łącząc te wszystkie wskazówki biblijne w jedno, wiemy, że Bóg stworzył ziemię oraz rodzaj ludzki jako coś unikalnego w całym wszechświecie. Ponieważ rodzaj ludzki zgrzeszył, to całe stworzenie ucierpiało w rezultacie upadku człowieka. Chrystus przyszedł na ziemię, aby dać siebie raz na zawsze jako zapłaty za grzechy ludzi. I nie tylko ci, którzy uwierzą, zostaną odkupieni spod przekleństwa grzechu, ale też całe stworzenie niezdolne do wiary. Stworzenie, które nie jest inteligentne, które nie jest moralne, które nie ma możliwości żyć tak, jak żył człowiek. I teraz tu są bardzo ważne implikacje, że jeżeli całe stworzenie cierpi z powodu grzechu ludzi, to by musiało oznaczać, że gdyby istniało życie poza ziemią, to również by cierpiało i nie byłoby dla nich ratunku. Dlatego, że Chrystus zmarł tylko i wyłącznie za grzechy ludzi. Byłoby to niesprawiedliwością Bożą. To pozostawiałoby nas z naprawdę nierozwiązywalnymi paradoksami i historiami większymi niż w filmach science fiction. To znaczy, dla każdej planety musiałaby być osobna Biblia i osobny Chrystus, który umarłby za osobne stworzenia na tych planetach. Stworzenia inteligentne, stworzenia, które mogłyby dokonać moralnych wyborów, posiadające emocje i wolę, które musiałyby zgrzeszyć, by stworzenia, które nie mają takich możliwości, również mogły cierpieć. Tych paradoksów i tych implikacji jest bardzo wiele, chyba że zrozumiemy, że nie ma czegoś takiego jak tak pojęte życie poza ziemią. Oczywiście Biblia nie wyklucza innych form życia na innych planetach, które nie są istotami moralnymi ani odczuwającymi. Algi, ameby, być może nawet psy i koty, dlatego że psy i koty nie są zdolne do moralnych wyborów. I taka sytuacja nie uczyniłaby żadnej krzywdy tekstom biblijnym. Ale byłoby to dosyć problematyczne, kiedy staralibyśmy się odpowiedzieć na pytanie, jeśli całe stworzenie cierpi, jaki cel miałby Bóg, stwarzając cierpiące istoty na odległych planetach, które nie są istotami moralnymi ani odczuwającymi, a nie byłoby dla nich odkupienia spod przekleństwa, skoro nie mieszkają na Ziemi. Więc można z tego wyciągnąć wniosek, że Biblia nie daje nam żadnych podstaw, aby wierzyć, że gdzieś indziej na wszechświecie istnieje tak pojęte życie. W rzeczywistości wręcz Biblia nam daje kilka kluczowych powodów, dla których możemy stwierdzić, że takie życie istnieć na świecie poza jakby ziemią nie może. No i teraz powstaje pytanie, no to w takim razie skąd te wszystkie opowieści, skąd zainteresowanie UFO, skąd tyle świadectw na temat UFO i dlaczego w ostatnich czasach tak dużo się o tym mówi? Dlaczego taką popularnością cieszą się pewne seriale, pewne filmy i pewne historie? Moim zdaniem jest to diabelskie przygotowanie ludzkości do tego, by jakoś wytłumaczyć pochwycenie Kościoła, które jest dosyć wyraźnie
opisane w Bożym Słowie. Moim zdaniem pochwycenie Kościoła nastąpi przed wielkim uciskiem, ale w tych rozważaniach to nie ma żadnego znaczenia, czy ono nastąpi przed, w trakcie, czy po. Trzeba jakoś wytłumaczyć ludziom niewierzącym, uspokoić jakoś ludzi niewierzących, okłamać jakoś ludzi niewierzących, że to, co się stało, gdy się stanie, nie jest pochwyceniem Kościoła, o którym mówią chrześcijanie, czy też nie będzie pochwyceniem Kościoła, o którym mówi chrześcijanie, i ludzie niewierzący łykną jak pelikany teorię, że tych brakujących ludzi porwało UFO. Moim zdaniem po to wszystko jest robione, by oszukać, by zwieść i by doprowadzić do sytuacji opisanej w Księdze Objawienia, a więc do ukłonu przed rzekomym Mesjaszem, przed Antychrystem, przed kimś, kto będzie udawał Zbawiciela. Taka jest moja odpowiedź na to pytanie. Wspaniałości z nieba, wszystkiego dobrego, do usłyszenia jutro, chyba że będzie pochwycenie. Z Bogiem.